po raz kolejny. Kolejni goście w studiu, Paweł Kołodziej, Artur Pel. No, myślę, że kluczowe postaci tutaj w tym miejscu, w którym się znajdujemy, czyli Racing Center Łódź, właściciel toru, szef Go-Kart System, główny sponsor tych zawodów i Artur Pel, którego znamy wszyscy doskonale, jesteś kierowcą, zawodnikiem, instruktorem, menedżerem tego toru, a więc bogata historia, jeśli chodzi o karting halowy. Panowie, pierwsza inicjatywa tego typu, myślę, że w skali całej Polski, jeśli chodzi o mistrzostwa szkół podstawowych. Rozmawialiśmy z panem prezydentem, rozmawialiśmy z inicjatorami. Jak wy się zapatrujecie na tego typu inicjatywy? To znaczy, pomysł cały, żeby dzieci jak najwcześniej zaczynały uprawiać sport, jest stary jak świat i w każdej dyscyplinie jest to bardzo ważne, żeby bardzo wcześnie zacząć uprawiać dany sport. Karting halowy może być traktowany jako rozrywka, jako zabawa, jako, nie wiem, odreagowanie sobie, natomiast coraz bardziej w Polsce, coraz bardziej na świecie karting halowy robi się dyscypliną sportową. Rywalizacja jest na bardzo wysokim poziomie, zawody są świetnie przygotowywane, tak naprawdę niewiele się różnią od profesjonalnych dyscyplin, czy piłki nożnej, czy tenisa, czy jakichś najróżniejszych innych. Stąd takie jakby gdzieś urodziło się w nas pomysły, żeby już w tych szkołach zaszczepiać dzieciom, zaproponować. Komu się spodoba piłka nożna, będzie kopał piłkę, komu się spodoba tenis, będzie grał w tenisa, komu się spodoba karting, ma szansę uczestniczyć w zawodach, uczyć się rywalizacji sportowej, mamy świetnych instruktorów doświadczonych, więc no jakby tutaj dogadaliśmy się troszeczkę przypadkiem, troszeczkę nie przypadkiem z prezydentem właśnie akurat miasta Zgierza. Myślę, że świetna inicjatywa. Mam nadzieję, że to jest taki mały początek i że to wszystko urośnie i że w kolejnych latach będzie tego więcej w różnych miastach. My na pewno będziemy wszystko robić, żeby te imprezy się powtarzały, żeby dzieci w szkołach mogły jeździć, rywalizować. Skoro mogą grać w piłkę w międzyszkolnych zawodach, mogą również jeździć go-kartami w międzyszkolnych zawodach. No właśnie, to spytajmy menedżera i instruktora kartingu. Osiągałeś znakomite sukcesy w kartingu halowym, jesteś takim, można powiedzieć, dla tego młodego pokolenia mentorem, to na tobie się wzorują tutaj młodzi adepci. Jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto stara się właśnie zaszczepić w tych młodych ludziach motorsport? To jest, mówią niektórzy, że to jest niebezpieczne, że to jest niepotrzebne. Absolutnie bezpieczny sport. Ja od małego dziecka bardzo chciałem się ścigać i spędziłem mnóstwo godzin na różnych torach, żeby podszkolić się, żeby z tego doświadczenia jak najwięcej zebrać i dzięki temu mam szansę teraz, że tutaj pracuję na torze, że zajmuję się instruktorem dzieciaków, mam szansę im zaszczepić. Mam nadzieję, że właśnie chociażby te osoby, które zostały wybrane przez szkoły jako reprezentanci, oni będą mieli dalej swoją karierę, będą mogli kontynuować dzięki właśnie takim inicjatywom. Mamy bardzo dużo szkoleń indywidualnych, mamy szkółkę, którą przychodzą dzieciaki, mają bardzo dużo frajdy z jazdy, więc miejmy nadzieję, że zaszczepimy im to na dłuższy okres czasu. Mistrzostwa szkół podstawowych to taki, można powiedzieć, wstęp do tego, co będzie się tutaj na Racing Center Łódź wydarzało. W marcu mamy kolejną imprezę, bardzo dużą tutaj na torze. Tak, tak. W marcu będzie druga już edycja Rental Car Championship, bardzo dużych zawodów. Tym razem troszkę dla starszych, chociaż no to jakby nie ma tutaj minimalnego ograniczenia wiekowego. Pojawia się problem z doważaniem. Zawody będą doważane do 90 kg. Więc no nie wszystkie te lekkie dzieci dadzą radę z takim ciężarem pojechać. Mamy zawody drużynowe, tak zwane Le Mansy, ze zmianami zawodników w trakcie. Planujemy na ten rok pierwszy w Polsce wyścig 24-godzinny, całodobowy. Ja mam wielką nadzieję, że to się uda i uda się dopiąć wszelkie sprawy organizacyjne, żeby w końcu w Polsce odbył się taki wyścig. Żeby można było przez 24 godziny się ścigać.
Jak na razie jesteśmy torem, który i tak zorganizował najdłuższy w Polsce wyścig, bo był 15-godzinny w tamtym roku. No i mnóstwo zawodów indywidualnych, mniejszej rangi, większej rangi, począwszy od takich najzwyklejszych spotkań poniedziałkowych, gdzie można trochę na luzie, bez jakiegoś wielkiego napięcia na wygranie czy na jakieś nagrody potrenować sobie w fajnym gronie, poprzez różnego rodzaju puchary, krótsze, dłuższe, właśnie po RKC, które już w marcu, zaraz przed świętami, i myślę po wakacjach 24 godziny. To takie dwie największe imprezy w tym roku. Artur, pytanie do Ciebie. Odnośnie tych wyścigów długodystansowych, Wy macie bogate doświadczenie, zresztą w zeszłym roku wielki sukces w Belgii, jako drużyna. Chyba największy, jeśli chodzi o polski team. Jeden z największych, tak. No, trzecie miejsce to jest mega osiągnięcie, bardzo jesteśmy zadowoleni. Pojechaliśmy bardzo szybko. Nie był to pierwszy nasz długodystansowy wyścig, więc to doświadczenie od wielu lat gdzieś tam zdobywane na torze zaprocentowało doświadczeniem. No i teraz pytanie, to doświadczenie chcecie przenieść na tor jako organizatorzy? Trudno jest zorganizować takie zawody? Trudno, no w zasadzie trudno, bo trzeba dopiąć wiele organizacyjnych, jeżeli o samą obsługę chodzi, ale i przyciągnięcie fajnych ekip, bo nie sztuką jest zrobić zawody dla 24-godzinne dla 3, 5, 7 zespołów. Chcielibyśmy, żeby to było ponad 10 zespołów i żeby to 24-godzinne zawody były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, żeby to nie były same zespoły z Polski. Może uda nam się przyciągnąć również zagraniczny zespół, z którymi się ścigaliśmy chociażby w Belgii, czy na mistrzostwach Sody World Series na finale też któryś z tych zespołów, mamy nadzieję, przyjedzie i będzie nam, albo my im pokażemy, że jesteśmy bardzo, bardzo blisko tej czołówki światowej, albo po prostu objedziemy ich na własnym podwórku i tego sobie życzę. Paweł jeszcze nie wspomniał o zawodach, które są cykliczne. W zeszłym roku Junior Cup Poland, mieliśmy 10 takich rund i to też zawody, które właśnie dla takich juniorów, jak dzisiaj gościmy, w dwóch kategoriach, i na mniejszych, i na dużych gokartach. 10 rund odbyło się w zeszłym roku, myślę, że w tym roku też te 10 rund będzie i przyjeżdżają zawodnicy z Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Człuchowa, cała Polska w zasadzie juniorów u nas się pojawia, więc w tym roku też liczymy na dużą frekwencję, jeżeli chodzi o zawody właśnie juniorskie. A jesteście gotowi, pytanie do Pawła, jesteście gotowi na to, że ten wstęp, tak jak powiedzieliśmy na początku, jeśli chodzi o szkoły zgierskie, jesteście gotowi na to, że zgłosi się Łódź, zgłosi się powiat zgierski, może zgłosić całe województwo i będzie trzeba robić właśnie takie cykliczne zawody dla dzieci, szkół podstawowych, może dla gimnazjum, dla starszych. Jakie plany w związku z tym? Jesteśmy gotowi, na pewno nie boimy się takich wyzwań. Mamy wszystko gotowe, mamy świetną ekipę, menadżera, świetnych sędziów, świetnie doświadczonych pracowników, także czy to będzie Łódź, czy to będzie województwo łódzkie, czy to będzie, nie wiem, cała Polska i na przykład finał Mistrzostw Polski, ja nie wykluczam takich rzeczy. Jak najbardziej przygotujemy to i przeprowadzimy. To jest kwestia teraz, wydaje mi się, jakiejś chęci ze strony szkół, czy ze strony właśnie prezydentów, czy zarządzających danymi gminami, no bo to oni nadzorują te szkoły, żeby organizacyjnie to objąć. No bo my możemy pojechać do każdej szkoły, możemy pozapraszać konkretne dzieci, natomiast te dzisiejsze zawody, one jakby dużym ich sukcesem jest to, że nauczyciele WF-u, dyrektorzy szkół sami angażowali te dzieci w jakiś tam sposób i przekazywali im informacje, że mogą reprezentować swoją szkołę na takich zawodach. To dzięki temu może zadziałać. Ja to pamiętam jeszcze za moich młodych lat, że praktycznie w każdej szkole mechanicznej czy samochodowej była sekcja kartingowa. Dzieci trochę starsze niż
podstawówki, ale budowali go karty, jeździli na zawody, reprezentowali jakieś kluby, tych klubów było mnóstwo, torów było mnóstwo, nie wiem dlaczego to wszystko przestało działać. Mam nadzieję, że dzięki dzisiejszym zawodom powróci taka inicjatywa, że no w szkole również może być reprezentacja kartingowa, sportowa. A jak wyglądałby wasz świat za czasów szkolnych, kiedy mielibyście w planie lekcji poniedziałek, 16:00 lekcyjna karting? No właśnie, te dzieciaki miały lekcje WF-u u nas na torze. Znaczy, ja bym był zachwycony. Ja nie miałem wielu szans w wieku 12-11 lat, żeby w ogóle wsiąść do gokarta, jakiegokolwiek. Troszkę były inne czasy, inne możliwości. Natomiast to jest na pewno duża przewaga popularyzacji motorsportu w Polsce, poprzez również karting. Drugą, bardzo dużą zaletą jest, że jak ja zaczynałem, pierwszy raz wsiadłem do gokarta, to nie bardzo się miałem od kogo uczyć. Nie było jakichś takich osób jak na przykład Artur z doświadczeniem, z sukcesami, którzy chcą i potrafią przekazać swoją wiedzę i czegoś nauczyć. My jakby, i chyba Artur też to potwierdzi, sami uczyliśmy się na swoich błędach od kolegów między sobą. Nie było, nie wiem, sekcji, szkółek, właśnie jakichś takich instruktorów. No tak mi się wydaje, że tutaj jest bardzo duży postęp i bardzo duża szansa dla wszystkich dzieciaków. A właśnie w tym momencie rozpoczął się, tutaj za naszymi plecami mamy piękny podgląd na tor, rozpoczął się wyścig instruktorów, nauczycieli? Nauczycieli WF. Opiekunów z każdej szkoły, nauczycieli, dzieciaki teraz im kibicują. A oni, mamy tutaj też panią nauczycielkę chyba, jedną, drugą. Taki dodatkowy przerywnik przed wielkimi finałami. No właśnie, już przed nami finały. Dziękuję bardzo serdecznie. Paweł Kołodziej, Artur Pel. Dziękujemy bardzo. Racing Center Łódź, a my za momencik będziemy świadkami